The Cursed Crusade to gra akcji z elementami walki na miecze. Produkcja została stworzona przez Kylo Tony 15 października 2011 roku. Poza blaszakami zagramy w nią również na PlayStation 3 i Xboxie 360. Cała akcja toczy się w trakcie wypraw krzyżowych. Jako gracz wcielamy się w Denza de Baila i wraz z naszym hiszpańskim kolegą Estebanem Novibre walczyć będziemy na miecze i pokonywać kolejnych wrogów. Istnieje tu tryb współpracy online, a także lokalny co-op. Cały tytuł jest jednak bardzo liniowy i bardzo przypomina retro beatemapy, tyle że w 3D. Obuła jest raczej pretekstem dla całej rozgrywki. Wychodzi na to, że tajemnicza klątwa dotyka nasz ród. W tle dzieją się różne zdrady i perypetie. Będzie to typowa droga do Ziemi Świętej, pomaganie sojusznikom, braniem udziału w turniejach, plądrowaniem miast i szukaniem odkupienia za wszelką cenę. Całość podzielona jest na wiele leveli, które strasznie się od siebie nie różnią. Zawsze jest jakaś horda wojowników do ubicia, przejście w konkretny punkt, czy branie udziału w quick time eventach. Podobnie jak broni, ataków jest bardzo dużo, kombinacje zawiłe i skomplikowane. Dodatkowo wszystko to jesteśmy w stanie udoskonalać, ulepszając poprzez zgromadzone punkty. Jak na liniowego hack and slasha, stawek przerywnikowych jest od zatrzęsienia, filmiki są długie i nieco monotonne, całość stara się mieć filmowy charakter, udając tym samym większe dzieło, którym tak naprawdę nie jest. Już na samym początku otrzymamy możliwość szturmowania zamków, chowając się za drewnianą osłoną i eliminując strażników z kuszy. Często z partnerem wspólnymi siłami aktywować będziemy jakieś urządzenie, przesuwać przeszkody, czy pomagać się wspiąć na wyższą kondygnację. Dzielny bohater potrafi posługiwać się dosłownie każdym rodzajem oręża, gładko włada mieczem jak i jednoręką maczugą, potrafi sprawnie osłaniać się tarczami, jak i przebijać nieprzyjaciół włócznią. Dodatkowo niczym rasowy barbarzyńca zetniemy kilka łbów dwoma toporami naraz. Jest tu dosyć duże pole do popisu i eksperymentowania kombosami. Trafimy także na rzadsze wyposażenie, dobrze schowane bonusowe kufry, czy elementy zniszczalne otoczenia, tak aby przejść dalej. I tak po kilku godzinach zaczyna robić się bardzo monotonnie. Kamera pomimo iż zmienia kąty i ukazuje akcje z różnych perspektyw, nie wprowadza żadnego powiewu świeżości. Ciosanie tych samych ludków podobnymi kombinacjami jest niestety męczące. Model walki, jak i sterowanie zalatuje sztucznością. Wszystko to stara się wyglądać idealnie niczym w teatrze, będąc jednak daleko od ideału, a tym bardziej realistyczności. Przyznać jednak muszę, że finishery wypadają fajnie i widowiskowo, krew tryska na wszystkie strony, a główny bohater wykonuje piruety, jakby był jakimś cyrkowcem. Raz na parę rund trafi się jakiś pojedynek z bossem, te nie podnoszą jednak wysoko poprzeczki i wystarczy obserwować ruchy przeciwnika oraz dobrze się osłaniać, by sobie z nim poradzić. W pewnym momencie odkryjemy swoją prawdziwą moc, zamieniając tak jakby w piekielną bestię, da nam to niesamowitą siłę i wytrzymałość, a także ustanowi ratunek w kluczowych sytuacjach bez wyjścia, gdy zostaniemy zalani wrogami z dosłownie każdej strony. Za przechodzenie plansz otrzymujemy wcześniej wspomniane punkty, te inwestujemy w szkolenie danym typem oręża, tych oczywiście jest bardzo wiele, kombosów wręcz nie sposób wspamiętać, ja tam skupiłem się na wielkim mieczu i tam lokowałem punkty, gdyż jest to najlepsze rozwiązanie. Poza szermierką są tu typowo RPG-owe statystyki, takie jak siła, kondycja organizmu, wytrzymałość pancerza czy moc tajemniczej energii. Wpadając z wizytą na turniej rycerski nauczymy się jeszcze lepiej walczyć, kopniakiem przełamywać gardę oponentów, parować ich ciosy czy wychodzić cało z takich opresji jak przykładowe złamanie miecza. Warstwa gameplayowa jest niesamowicie płaska i jednolinijna, zapomnijcie tu o jakichkolwiek ambitniejszych zadaniach. Widać, że cała para poszła w grafikę i wstawki przerywnikowe, plansze też są mało różnorodne, a dookoła wieje nudą. Na różnych zwiastunach gra prezentuje się świetnie, jednak z pobliższym jej zapoznaniem wychodzi na jaw, że jest to tylko pozerstwo, które zostało nieźle zakamuflowane. Lokacje jak to w erze 360 bywało są niewielkich rozmiarów, nie ma co tu szukać otwartych przestrzeni, dodatkowych korytarzy czy nieźle przemyślanych skrótów. Idziemy niczym mysz w labiryncie po sznurku, łupiąc po łbach podobnie wyglądających żołnierzy. Kolorystyka nas otaczająca jest szara, ciemna i ponura, panuje wieczne zachmurzenie, rywalom w kółko zapętlają się animacje, a całość opiera na jednym i tym samym schemacie. Ten chod chyba działa na taśmie samoprzelepnej i kilku zszywkach, bo wystarczy, że zaatakuje nas większa grupa, a klatki lecą na łeb na szyję. Ogień, cienie, jak i oświetlenie jest standardowe dla tamtego okresu i dzisiaj w ogóle nie robi wrażenia. Jakieś zaawansowane efekty i triki graficzne raczej tu nie występują. Wizualnie jest generycznie i powtarzalnie i na pewno na dłuższą metę tu nie przystaniecie, aby podziwiać widoki. Voice acting jest stosunkowo dobry i raczej przyjemnie się go słucha. Prawdę powiedziawszy, jakby powycinać wszystkie cutscenki, wyszedłby z tego niezły film. Jest to niestety tylko gierka, a dźwięk stanowi dodatek.
Do odgłosów walki, jak i otoczenia nie można się przyczepić. Wszystko jest dobre i poprawne. Okrzyki, jak i harmider wojenny naprawdę dają radę. Podobnie jest z tekstami rzucanymi w trakcie walk. Audio jest jak najbardziej na plus, ale niestety nie wpłynie on na końcową ocenę The Cursed Crusade. Niestety bite mapy swoją świetlność mają już dawno za sobą. Jeżeli chcecie sprawdzić tą produkcję, bardzo proszę. Gwarantuję wam jednak, że znudzi się po paru godzinach. Chyba że grać będziecie z drugą osobą na podzielonym ekranie i gadać o innych rzeczach niezwiązanych z grami. Kupiłem to kiedyś na Xboxa 360 w Lombardzie za 40 zł, wyciągnąłem z szafki, bo się kurzyło i przetestowałem, abyście wy nie musieli tego robić. Niestety nie była to trafna decyzja, a jedynie strata czasu. Radzę podchodzić do tego gniota jak do skunksa, a najlepiej obejrzeć jak wygląda i zapomnieć. Kill them.